Witajcie, kochani. Dobry wieczór wszystkim. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze do nas dzisiaj dołączy. Kłania się Państwu Grażyna Cieślik, doradca marki Starlife do spraw suplementowania diety. Jak mnie, moi drodzy, słyszycie, bardzo proszę o potwierdzenie, czy mamy dobry odbiór i czy możemy zaczynać. Chwilkę poczekam. O, już mam. Dziękuję bardzo. No to w takim razie zaczynamy. W drugim odcinku nowej serii webinarów, które noszą tytuł Środy z profilaktyką bliżej zdrowia porady, przygotowałam dla Was propozycję programów suplementacji w chorobach i problemach zdrowotnych, których nazwy zaczynają się na literę A i te nazwy macie Państwo umieszczone na slajdzie tytułowym. Po kolei przeczytam te nazwy. To są oczywiście nazwy łacińskie. Za chwilkę wyjaśnię, jak będziemy to wszystko interpretować. Jest to angina pectoris, angioplastyka, stendy, angioplastyka, bypassy, anoreksja restrykcyjna, anoreksja bulimiczna, arterioskleroza, artretyz i artroza. Być może w tej chwili Państwu nic te nazwy nie mówią, ale za moment uwierzcie mi, wszystko Państwu wyjaśnię. Przypomnę tylko, że na stronie Starlife w zakładce dokumenty, jeżeli się Państwo zalogujecie swoim ID i hasłem, to macie dostęp do webinarów, tak mówiłam, są one w zakładce dokumenty, jak kliknie tą zakładkę, rozwinie się taka wstążka w dół i ostatnia pozycja to są webinary. I w tych webinarach macie dostęp naprawdę do o wiele szerszych informacji na temat, no przynajmniej niektórych tutaj, niektórych z chorób, które dzisiaj będziemy omawiać. Okej, zanim rozpocznę, właśnie momencik, przepraszam, bo muszę sobie ustawić. O, już mam. Jeszcze ta jedna informacja dla wszystkich. Ponieważ w terminologii medycznej używa się nazw łacińskich, tych właśnie jednostek chorobowych, ale my na co dzień używamy ich synonimów, tych nazw, czyli przy każdej chorobie będę podawała jednocześnie polską nazwę, co pozwoli Państwu na odszukanie właściwej porady. I tak, jeżeli mamy angina pectoris, to synonim nazwy to jest dusznica bolesna, choroba wieńcowa, choroba niedokrwienna serca i tak dalej. I jeżeli chcielibyśmy odszukać tą chorobę pod nazwą, na przykład dusznica bolesna, wtedy nie będzie tam opisu, natomiast zobaczycie informację, aby wrócić do tej anginy pectoris. Oczywiście dusznica będzie pod literką D, jako dusznica, prawda? Bo choroby omawiamy tutaj alfabetycznie. Jeżeli choroba wieńcowa, to również będzie odnosił, który będzie nas odsyłał do anginy pectoris. Tak samo w przypadku arteriosklerozy, bo synonimem nazwy jest miażdżyca naczyń, a jeżeli będziemy sobie chcieli wklepać miażdżycę naczyń, to wtedy znowu zobaczymy, że nas to prowadzi do arteriosklerozy. I to tyle. Moi drodzy, pora na krótki opis pierwszej z listy choroby i oczywiście porady, jak ułożyć suplementację. Momencik, łyk wody. I tutaj jeszcze mi się nasuwa jedna uwaga, ponieważ pierwsze, no tak się akurat złożyło, że na literę A najwięcej jest problemów, które dotyczą układu sercowo-naczyniowego. Tutaj będę podawać programy suplementacji i programy te będą się powtarzać. Będą się powtarzać suplementy w tych programach, no powiedzmy z niewielkimi zmianami. I możecie to potraktować w ten sposób, że każdy z tych programów w zasadzie nadaje się do wszystkich tych chorób układu sercowo-naczyniowego czy układu naczyniowego, układu, przepraszam, naczyń układu krążenia. Jeżeli, no to i tylko ta uwaga i w tym momencie już kończymy i zaczynamy tą część właściwą. Zaczynamy od pierwszej nazwy, angina pectoris. Właśnie, chorobę znamy tą pod różnymi nazwami,
to, co już mówiłam, dusznica bolesna, choroba wieńcowa, choroba niedokrwienna serca. I tak jak nazwa wskazuje, jest to choroba, która dotyczy naczyń wieńcowych, które oplatają mięsień serca. Te naczynia zaopatrują serce w tlen, jak również składniki odżywcze, i tylko i wyłącznie ten jeden organ, to są naczynia, które służą, żeby odżywiać i dotleniać serce. Jeżeli te naczynia ulegną, moi drodzy, zwężeniu, ponieważ w ich świetle powstaną blaszki miażdżycowe, no to automatycznie nastąpi niedokrwienie i niedotlenienie mięśnia sercowego, a jeżeli to światło tych naczyń się zamknie, no to oczywiście będziemy mieć tutaj ostry zawał. Anginie pectoris, czyli tej dusznicy, może inaczej, anginie pectoris towarzyszy ból, który najczęściej opisywany jest jako taki ucisk, klatkę piersiową, duszenie, dlatego ta druga nazwa, ten synonim dusznica bolesna, ból i duszenie. Do rozwoju samej choroby przyczynia się wiele czynników, w tym miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość brzuszna, takie typowe jabłuszko, a również to, co jest dosyć istotne i będzie się tutaj ten czynnik pojawiał we wszystkich tych kolejnych problemach, to jest podwyższony poziom homocysteiny i tutaj radzę na to zwrócić uwagę, jak również na przykład utlenianie się frakcji lipidów, tej frakcji LDL. Sam proces choroby jest procesem długoletnim, dlatego w przypadku tej choroby wieńcowej bardzo ważna jest prewencja. Na co się składa na tą prewencję? Składa się dieta, regularny wysiłek fizyczny, no i oczywiście właściwa suplementacja. Ta suplementacja, czy zadaniem tej suplementacji jest przede wszystkim ochrona naczyń krwionośnych i zredukowanie, zmniejszenie, wygaszenie stanu zapalnego, również kontrola tej właśnie homocysteiny, ponieważ podwyższony poziom tego parametru homocysteiny będzie wskazywał na większe ryzyko zdarzeń, takich incydentów sercowo-naczyniowych. Program suplementacji, który proponuję, zawiera przede wszystkim te produkty, w których są składniki niezbędne, aby nasze serce optymalnie funkcjonowało. Jakie to są składniki? Ja tutaj Państwu je wymieniłam. Są to witaminy z grupy B i w nawiasie tu już nawet zaznaczyłam, że chodzi głównie o B1, B6, B12, koenzym Q10, witamina C, D, E, witamina K2, potas, selen, magnez, kwasy omega-3, ale tutaj również można byłoby jeszcze dopisać wiele innych związków, jak na przykład roślinne fitosterole, czy aminokwas, na przykład argininę. Jeżeli chodzi o ten program, można go stosować tak długo, jak istnieje taka potrzeba. I tak długo, jak długo dane produkty będą spełniać moje czy Państwa oczekiwania. Te produkty powinny też uwzględnić osoby, które leczą się konwencjonalnie, przyjmują statyny, ponieważ statyny przyczyniają się do niedoborów tychże wymienionych tutaj składników. A teraz krótko o poszczególnych produktach. Dawkowanie macie Państwo, nie wiem, czy to widać, dawkowanie macie Państwo umieszczone na tych nakrętkach produktów. Myślę, że w sposób dosyć widoczny, czytelny, więc ja nie będę tego czytać. Państwo po prostu, to jest informacja dla Was, jeżeli chcecie, możecie zapisać, a jeżeli nie, to po prostu możecie wrócić do odtworzenia webinaru i po prostu później zanotować. I pierwszym produktem, który tutaj się pojawia, to jest produkt Omega Extra Star. Ten produkt zawiera kwasy tłuszczowe, nie wiem, czy widać, że przejadę, czy nie widać, zawiera kwasy tłuszczowe, są to kwasy omega-3, które
mają bardzo korzystny wpływ na śródbłonek właśnie tychże naczyń. To są naczynia głównie tętnicze, mogą obniżać ogólnie w organizmie poziom trójglicerydów, czyli tego tłuszczu widocznego w postaci tych wałeczków, czy tej oponki powyżej paska, którą no, często noszą panowie, ale i panie również w pewnym wieku przypominają troszeczkę takie jabłuszko, a jednocześnie obniżają ten poziom triglicerydów, a podnoszą poziom tego cholesterolu pożądanego HDL-u. Nie nazywam tego cholesterolem złym czy dobrym, bo każdy ma, spełnia w organizmie zupełnie inną rolę i obie frakcje są dla organizmu niezbędne. Natomiast wiadomo, że kwasy omega-3 hamują rozwój miażdżycy, działają przeciwzakrzepowo i przeciwzapalnie. Kolejny produkt to L-arginin. Ja będę tak czytać, proszę Państwa, nazwy produktów, jak są napisane, bo jest to kwestia przyzwyczajenia. Wynika to z porad, które udzielam, jak ktoś do kogoś mówię przez telefon, a nie widzimy się bezpośrednio, a on nie widzi produktu i ja powiem, jak prawda, na przykład zamiast powiem Enzyme Star, a nie Enzyme Star, to będzie szukał pod taką nazwą Enzyme i wtedy będzie problem z odnalezieniem. Więc mamy L-arginine Star, to jest drugi produkt, to jest produkt, który zawiera aminokwas. Ten aminokwas to arginina, aminokwas względnie niezbędny, który w organizmie jest prekursorem tlenku azotu. A do czego służy ten tlenek azotu? Służy on przede wszystkim poszerzeniu światła naczyń krwionośnych i przez co poprawia się ukrwienie tkanek, w tym również ukrwienie małych naczyń tętniczych albo funkcje, usprawnienie małych naczyń tętniczych, bo ukrwienie samych naczyń to może nie jest właściwe słowo. Poza tym L-arginina zapobiega arytmii, reguluje ciśnienie, zarówno to skurczowe, jak i rozkurczowe, zmniejsza ryzyko, to jest dosyć istotna informacja, powstawania zakrzepów, no tym samym zmniejsza ryzyko zawału serca. Czyli L-arginina. Następny produkt to jest koenzy Star Q10 Extra. Jest suplementem, który poprawia wydolność energetyczną serca, a przy tym obniża nadciśnienie, poprawia funkcję śródbłonka naczyniowego, hamuje tą oksydację, to utlenianie tego LDL-u i zmniejsza stany zapalne w naczyniach. Tutaj podałam, że należy przyjmować od jednej do dwóch kapsułek dziennych, ale to jest bardzo bezpieczny produkt i możecie Państwo go przyjmować 300 i 400 mg dziennie, bo jedna kapsułka tyle koenzymu zawiera. Jest to na tyle bezpieczny produkt, ponieważ jest produkowany przez nasz organizm i nie wchodzi w reakcję z żadnymi lekami. Następny mamy witaminę B kompleks. Ten produkt będzie nam kontrolował poziom homocysteiny, która została uznana za niezależny czynnik powstawania miażdżycy i złogów miażdżycowych w naczyniach. W składzie tego produktu znajdują się witaminy z grupy B, te, które uczestniczą właśnie w przemianach tego związku, czyli w przemianach właściwie metioniny do homocysteiny i innych związków. Jest to kwas foliowy, witamina B6, witamina B12 oraz cholina. To jest niezwykle ważne, ponieważ to dzięki witaminom B kompleks możemy obniżyć poziom homocysteiny i zahamować rozwój miażdżycy. I tutaj zrobiłam pośrodku taki znak plus. Chciałam nadać tej pierwszej grupie produktu taki status ważniejszy, ale ja Państwu powiem, tutaj w zasadzie no można powiedzieć, że te są ważniejsze, ale te, które są po stronie prawej, one są nie mniej ważne i ja uważam, że powinny być stosowane w jednym programie. I to jest magnezjum plus B6 Star i
To jest ważny produkt, ponieważ zawiera, to jest chelatowany magnez, nasz nowy produkt, który zapobiega skurczom tętnic wieńcowych. Może też obniżać ciśnienie krwi, może zapobiegać arytmii, takim skurczom komorowym czy migotaniu przedsionków i ma przede wszystkim działanie antystresowe, a my wiemy, że stres to jest największy wróg chorób układu krążenia, ale i chorób układu nerwowego. No i następnie mamy produkt z witaminą C, która występuje tutaj w połączeniu z flawonoidami, to jest witamin C plus star, witamin D3 star i witamin K2 star. Te produkty, witamin D3 i witaminę K2 star, bierzemy razem, jeżeli jesteśmy w wieku osób dorosłych, samą witaminę D3 mogą przyjmować w zasadzie tylko dzieci czy młodzież, a później już sobie trzeba tej witaminki K2 dodawać. To są takie produkty, które też powstrzymują i rozwój procesów zapalnych i powiedzmy postęp tej wczesnej miażdżycy wieńcowej. Może powiem tylko dwa słowa jeszcze o witaminie C. Witamina C, moi drodzy, zapobiega zawałom serca, chroni serce podczas zawału i zmniejsza zakres uszkodzeń, jaki mógł wywołać ten zawał, a w zasadzie stres oksydacyjny i ten proces zapalny. I jest bardzo ważnym substratem do produkcji naczyniowego kolagenu. Dzięki temu nie powstają jak gdyby rysy w tym śródbłonku naczyń. I powiem Wam tak, jest to pierwsza z witamin, jaką należy podać osobie, która przeżyła zapał. No to jak już o witaminie C, to o witaminie D3 i K2, trzy zdania dosłownie, ponieważ te witaminy, no razem powiedzmy, one oddziałują przede wszystkim na tonus mięśni gładkich, oczywiście mięśni gładkich, które budują naczynia, co w efekcie jak ma działanie takie normujące ciśnienie krwi, natomiast aktywny metabolit witaminy D ma funkcje hormonalne i to jego działanie przede wszystkim jest ważne dla organizmu, bo to jest działanie, które jest przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe, jak również na część współczulną układu nerwowego, co wiąże się właśnie z hamowaniem reakcji stresowej. Natomiast witamina K2 to jest witamina, która zapobiega zwapnieniu tętnic i tym samym rozwojowi choroby wieńcowej, zmniejsza też ryzyko zatorów czy ryzyko zawałów. Mało tego, że zapobiega miażdżycy, to również potrafi ona ten proces miażdżycy po prostu odwrócić. I tyle może na temat tej choroby. Teraz mamy kolejną na liście. Jest to angioplastyka wieńcowa, którą podzieliłam na angioplastykę wieńcową, tak zwaną balonikowanie z stawieniem stendu i angioplastykę pomostowo-aortalną, która nazywana jest popularnie szczepieniem bypassów, ale opis tej choroby czy tego problemu znajdziecie, za chwilę zobaczycie na kolejnym slajdzie. Natomiast teraz zajmiemy się angioplastyką wieńcową. I co to jest? Jest to przede wszystkim zabieg, który stosuje się w przypadku choroby wieńcowej i polega on na poszerzeniu zwężonego naczynia wieńcowego, zwężonego oczywiście przez te złogi miażdżycowe. Zabieg ten wykonuje się za pomocą specjalnego balonu, który się tutaj ma, widzicie na zdjęciu, jak taki balonik wygląda, który wprowadza się najczęściej przez tętnicę udową bezpośrednio do tej zwężonej tętnicy wieńcowej serca, w miejscu, gdzie ten zator wystąpił i który wywołał zawał. Często to balonikowanie jest połączone z szczepieniem stendu do tego naczynia.
Co to jest stent? Stent to tutaj, nie wiem, czy to widać na tym zdjęciu, dokładnie tutaj taka prążkowana, widać taka delikatna stalowa siateczka. Stent jest to taka właśnie sprężysta rurka, którą nakłada się na ten balonik. Ten balonik się rozpręża, a po jego usunięciu ta stalowa, delikatna siateczka zostaje w tym naczyniu już na zawsze i chroni ono taką tętnicę przed ponownym zamknięciem czy zapadnięciem się. Jest to procedura inwazyjna, ale nie wymaga znieczulenia ogólnego i chory przez cały czas zabiegu jest przytomny. Zabieg odbywa się przy użyciu kontrastu i pod kontrolą promieniowania rentgenowskiego. I moja propozycja suplementacji, popatrzcie, jest prawie identyczna jak suplementacja proponowana w chorobie wieńcowej i w zasadzie nie trzeba byłoby tamtej zmieniać, ale dla większego wyboru ja tutaj dokonałam kilku takich zmian i zastąpiłam na przykład witaminę B-kompleks poprzedniego programu i zaproponowałam Państwu Royal Jerry. To jest produkt mleczka pszczelego, który będzie spełniał to samo zadanie, co witamina B-kompleks. Dodatkowo w Royal Jerry mamy również magnez jako minerał do sporą dawkę, więc ten magnez pominęłam w kolejności w tych następnych produktów. Co jeszcze zrobiłam? Jako zamiast witaminy C+, w płynie, zaproponowałam tutaj witaminę C1000 Star. No i dodatkowo pojawiły się tutaj również witamina E, której nie było w poprzednim programie, i pojawił się produkt Selen Star. I to była angioplastyka wieńcowa, a już momencik, już teraz ta druga angioplastyka, czyli popularny zabieg pomostowania aortalno-wieńcowego, nazwanego wszczepieniem bypassów. To jest taka alternatywa dla chorych na wieńcówkę i tych osób, które przeżyły zawał serca w sytuacji, gdy choroba jest bardzo zaawansowana i właśnie wymaga dodatkowego zabiegu i ten dodatkowy zabieg to jest to wszczepienie bypassów. Na czym to polega? Otóż najczęściej pobiera się fragment zdrowej żyły, na przykład z nogi pacjenta, i teraz pomostuje się, czyli wszywa się jeden koniec powyżej, a drugi poniżej miejsca, gdzie został zablokowany ten przepływ krwi i w ten sposób najczęściej łączy się aortę z naczyniami wieńcowymi w innych miejscach. Jest to zabieg kardiochirurgiczny, który odbywa się w znieczuleniu ogólnym, czyli w narkozie, bardziej inwazyjny niż poprzedni. Natomiast suplementacja po zabiegu wszczepianiu bypassów, ja proponuję taką samą, jak była w przypadku, moi drodzy, choroby wieńcowej, ponieważ ona dotyczy tych samych naczyń wieńcowych, chociaż tutaj nastąpiła zamiana. Mamy tutaj fragment żyły wstawionej, ale jak pokazuje praktyka, również i żyły potrafią się, moi drodzy, zaczopować i zapchać. Przede wszystkim zadaniem tej suplementacji jest hamowanie agregacji płynek, czyli tworzenie się tych skrzepów, czyli zapobieganie tym powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po wszczepieniu bypassów. Utrzymanie jak najdłużej drożności tych naczyń, przez to możemy zmniejszyć ryzyko powtórnego zawału czy udaru mózgu. Ja powtórzę więc tylko nazwy produktów i przejdziemy do kolejnej choroby naczyniowej układu krążenia. Tutaj mamy produkty Omega Star, Omega Extra Star, L-arginine, koenzym Q10, B-complex Star i, tak mówię, dodatkowe, choć niezbędne, magnezium plus B6 Star, witamin C plus Star, witamin D3 Star i witamin K2 Star. Tutaj mamy kolejną przypadłość, jest to arterioskleroza
czyli popularnie miażdżyca naczyń. Dotyczy oczywiście naczyń, słuchajcie, tętniczych, które mają bardzo różne przekroje, a największe z nich, jak na przykład aorta, mogą mieć nawet grubość kciuka. Te, które dochodzą do serca, co już wiemy, nazywamy wieńcowymi, bo jak wieniec otaczają ten właśnie nasz ważny mięsień. Natomiast no inne, tak powiedziałam, mają tą grubość zróżnicowaną. W zaawansowanej chorobie, czyli w zaawansowanym i postępującej miażdżycy, złogi w naczyniach mogą blokować przepływ krwi, mogą powodować, że będzie rosło ciśnienie i będą tworzyły się właśnie te skrzepy. Te skrzepy tworzą się z płytek krwi, które po na przykład oderwaniu się od ścianki naczynia mogą sobie popłynąć w dowolnym kierunku, w kierunku serca, w kierunku na przykład mózg, płuc lub w kierunku kończyn. W przypadku miażdżycy suplementacja nastawiona jest głównie na zapobieganiu powstawaniu złogów miażdżycowych. I tutaj najważniejsze suplementy, które bym poleciła, to wymienione już w poprzednich programach suplementacji produkt B-Complex Star, ponieważ on sprawuje kontrolę nad poziomem homocysteiny, może obniżyć jej poziom i zmniejszyć ryzyko dalszych zmian właśnie miażdżycowych. Dla mnie tutaj z tej grupy najważniejsze są kolejne produkty, to witamina D3 i witamina K2. Z tego względu, jak już mówiłam, że witamina K2, moi drodzy, może cofać nawet te powstałe zmiany, a witamina D3, ona pełni te funkcje tego hormonu nerkowego. I będzie również zapobiegała rozwojowi tego procesu miażdżycowego. Tutaj zaproponowałam zamiast, moi drodzy, produktu Coenzy Star Extra, Carsico Star. To jest produkt złożony. Produkt ten oprócz koenzymu Q10 zawiera również witaminę E i zawiera L-karnitynę. To jest też aminokwas, który bierze udział albo jest ważny dla koordynacji funkcji serca. Dlatego, ponieważ tu jest witamina E, no nie mamy w dalszej programie suplementacji pojedynczego produktu. Wszystkim, że są to, moi drodzy, produkty złożone. I mamy też Omega Star. To, co jest jak gdyby produktem dodanym, to jest produkt Resveratrol Star i produkt ten, moi drodzy, obniża ciśnienie, rozumiane jako nadciśnienie, bo żaden z tych suplementów, kochani, nie obniża ciśnienie, które gdzieś klasyfikuje się w granicach normy. Ani nie podnosi, ani nie obniża. To mogą robić tylko leki chemiczne i tak działają, bo suplementy działają w ramach fizjologii. I tak się, czyli obniża, powinnam powiedzieć, nadciśnienie. To będzie właściwe słowo. I moi drodzy, no, w tym produkcie jest coś takiego, jak w znanej wam margarynie Benecol, prawda, która ponoć robi cuda i prawda, smarowanie kromek margaryną będzie powodowały, że ten cholesterol, nie cholesterol, wszystko będzie tutaj spadało i będzie utrzymywało się w normie. Nie jest to do końca prawdą, chociaż tak mówię, fitosterole roślinne faktycznie tam się znajdują, ale nie w takiej dawce, jak jest to w tym produkcie Resveratrol Star, więc tutaj to jest niezwykle ważne, ponieważ będzie również optymalizował poziom tego HDL-u. O, to jest właściwe słowo. Mamy też magnezium B6 Star, to się nie zmieniło, i witaminę C Star, bo ona jest niezwykle ważna, bo ona również tworzy, przede wszystkim tworzy, no, uszczelnia te naczynia, tworzy ten kolagen, który buduje naczynia krwionośne.
Okej, okay. I to byłoby tyle. I teraz przechodzimy już do innych chorób. Jeszcze będziemy mieć jedną chorobę, moi drodzy, z zakresu tych właśnie krążeniowych, ale to za moment, bo tak akurat się alfabet układa. Mamy teraz anoreksję, czyli jadłowstręt psychiczny. Jest to, moi drodzy, zaburzenie odżywiania, które charakteryzuje się przede wszystkim drastyczną utratą masy ciała, aż do skrajnego wychudzenia, a nawet może skończyć się śmiercią po prostu głodową. Poza tym, to, co jest charakterystyczne dla anoreksji, to są intensywny, albo nie, może nie intensywny, to jest ogromny lęk przed przybraniem na wadze, jest takie zaburzenie postrzegania własnego wyglądu, no i przede wszystkim pojawia się tu skrajne niedożywienie. W anoreksji, moi drodzy, wyróżnia się anoreksję restrykcyjną. Tutaj macie Państwo podane anoreksja restrykcyjna i anoreksja bulimiczna, która jest z kolei tak zwaną żarłocznością psychiczną. W dużym uproszczeniu, w anoreksji osoby chore unikają jedzenia, boją się kalorii, obsesyjnie ćwiczą, kontrolują tą masę ciała, czyli wagę. Z kolei, a osoby dotknięte bulimią mają ataki wilczego głodu, pochłaniają mnóstwo kalorii, a później próbują się pozbyć tego, co zjadły, prowokują wymioty albo używają środki przeczyszczające. I w jednym przypadku, i w drugim przypadku dochodzi do niedożywienia, do zmian hormonalnych, do zmian metabolicznych, do zaburzenia wielu funkcji, wielu, moi drodzy, organów. Muszę powiedzieć, że nie istnieje jeden najlepszy, najbardziej sprawdzony sposób leczenia. Większość ludzi z tymi zaburzeniami leczona jest. Właśnie może prowadzona jest przez zespół profesjonalistów, a taką podstawową metodą leczenia jest psychoterapia indywidualna, która połączona jest równolegle z terapią rodzinną, bo bardzo często osoby, które cierpią na bulimię, to są osoby nieletnie. Chociaż mówię, na bulimię można również cierpieć w różnym wieku. Poza psychoterapią, ważnym elementem całej tej terapii jest przede wszystkim poradnictwo. Przepraszam, bo mi się tutaj coś pojawiło. O, dobra. Jest, moi drodzy, poradnictwo w zakresie odżywiania, ale też suplementacji wspomagającej. I najpierw omówię, momencik, już muszę znowu. Coś zacięło. Momencik, moment. O, już tak, już, bo już miałam krzyczeć o pomoc, ale mamy. Dobra, najpierw omówię ten program suplementacji w anoreksji restrykcyjnej. To, co mówiłam już wstępnie, niedożywienie w anoreksji jest tak, słuchajcie, ogromne, że ja nie byłam w stanie wymienić wszystkich brakujących składników i powiedzmy sobie to otwarcie, również dostarczenie ich tylko za pomocą diety, to moim zdaniem jest mało prawdopodobne, aby to się mogło udać, żeby taka terapia samą dietą przyniosła, moi drodzy, te zamierzone efekty. Na szczęście mamy suplementy diety, których wartość kaloryczna jest niska i są one akceptowane przez osoby z anoreksją. I tutaj proponuję przede wszystkim suplementy w płynie. No niektóre są w kapsułkach, ale głównie są to suplementy w płynie, ponieważ organizm jest tak wycieńczony, że te suplementy będą się przyswajały najlepiej. Co trzeba w takim programie uwzględnić i zrobić? Po pierwsze, trzeba stopniowo zwiększać podaż białka w diecie do poziomu, które przekracza zapotrzebowanie fizjologiczne. I to robimy dietą. Chory musi nauczyć się jeść. Słuchajcie, suplementy wspomagają, ale bez nauki
jak gdyby powtórnego jedzenia, na pewno nic nie będzie się tutaj działo, bo trzeba wytworzyć nowy nawyk. Jeżeli już mamy to białko podane właśnie w sensie tej diety, to możemy je uzupełnić przyjmując karnozynę. To jest pierwszy z wymienionych produktów. Tutaj ten poziom tej karnozyny w przypadku anoreksji jest niski, chociaż jest to substancja, którą organizm sam produkuje, ale to widać po tym, że następuje zanik mięśni, słaba regeneracja czy rewitalizacja organizmu. Kolejny produkt, witamin C plus cynk star, to jest produkt, który może poprawić apetyt takim osobom. Dowiedziono, że cynk z witaminą C zwiększa tempo jak gdyby przyrostu masy ciała i to no, prawie że dwukrotnie. Uzupełnienie witamin i mikroelementów to jest zadanie dla jednego z produktów. Może być to Multistar, a może być to Coral Calcium, w zależności od tego, do jakiego produktu będziemy mieć dostęp. Ponadto witamina D3 Sherry Star to jest też produkt z witaminą D3 o bardzo dobrym smaku. Witamina ta jest niezbędna, potrzeba, słuchajcie, wzmocnić kości i wzmocnić odporność, chociażby ze względu na te dwie funkcje. Organik, tutaj mówię o tych produktach płynnych. Kolejny produkt jest Organic Juice Star i to jest produkt, który będzie po pierwsze wspomagał odporność organizmu, po drugie będzie poprawiał koncentrację i pamięć, bo z tym również anorektycy mają problem. Tutaj w tym produkcie Organic Juice Star jest Nonistar, który działa fenomenalnie. Następny Acido Bifido Juice Star. To jest produkt, który będzie wzmacniał i poprawił jak gdyby stan mikroflory jelitowej, tym samym również stan odporności, bo jak wiecie, odporność bierze się skąd? Z brzucha. No i ja zaproponowałam tutaj produkt, moi drodzy, Flaxseed Star, to jest produkt, który zawiera olej lniany. Nie zaproponowałam kwasów omega-3, ale zaproponowałam ten, który jest jak gdyby protoplastą rodu całego omega-3. Jest to produkt, z tego względu zaproponowałam, ponieważ zawiera olej lniany, a ten olej lniany również zawiera w swoim składzie, moi drodzy, fitohormony, bo w przypadku anoreksji jednym z problemów to jest anemia, a z drugim jest to zaburzenia hormonalne, chociażby takie zaburzenia, które mają związek z regularnym miesiączkowaniem. I ten właśnie ten olej lniany w kapsułkach będzie tą funkcję spełniał. Z jednej strony będzie jak gdyby prekursorem tych związków omega-3, a z drugiej będzie spełniał tą funkcję hormonalną. No i ostatni produkt CMF20 to jest produkt, który pomoże nam w przypadku anemii u takich osób. Ma działanie krwiotwórcze, on poprawia obraz krwi obwodowej. Mogłam zaproponować inny produkt, który też ma działanie krwiotwórcze, ale ten produkt CMF to jest bardzo dobry produkt, który bardzo często, moi drodzy, sprawdza się u takich aktywnych sportsmenek, które w tej młodzieży, która wchodzi w ten wiek pokwitania i u których przestrzeganie takich rygorystycznych diet właśnie prowadzi do bardzo często do anemii. Dlatego ten produkt. No i tak, to wszystkie wymieniłam, także możemy przejść do bulimii. Ja omówię już momencik. Się zacięło. Oj, coś się dzieje. Przepraszam. Muszę zobaczyć. O. Coś mi się tu poprzestawiało na ekranie, ale zaraz pomoc nadchodzi. Moment, żeby coś tutaj usunąć. Nie odchodźcie Państwo sprzed ekranów, bo to będzie trwało sekundkę. Naprawiło się. Samo nie.
Dziękuję, Józef. Dobrze, mamy więc anoreksję bulimiczną. I jak wygląda suplementacja? Mówiłam, że wygląda ona nieco inaczej, ponieważ nieco inaczej wyglądają problemy bulimicze. Największe z nich to są przede wszystkim wymioty, oprócz tego żarłoczności psychicznej. To są wymioty, zaparcia, to są wzdęcia, uszkodzenia błony śluzowej przełyku, uszkodzenia na przykład szkliwa zębów, no i podobnie jak w anoreksji tej restrykcyjnej, też prowadzi do niedożywienia. Ale tak mówię, bulimiczki, moi drodzy, trudniej jest rozpoznać, bo bulimiczka z reguły nie ma tych cech tego wychudzenia, natomiast ma cechy niedożywienia, prawda? Które aż tak bardzo nie rzucają się w oczy. Okej. I dlatego ta moja propozycja wygląda w ten sposób. Proponuję Inulin Star. To jest produkt, który po pierwsze pomoże w metabolizmie ustrojowym, ureguluje wypróżnienia, czyli ureguluje stolce, a dodatkowo będzie takim czynnikiem, który będzie ograniczał ilość pożywienia. Czyli to jest bardzo ważne. Będzie też podłożem do wzrostu bakterii probiotycznych, które mamy w produkcie Acidobifidus Juice Star. To jest jeden produkt. On będzie z kolei jak gdyby kontrolował, co się dzieje w składzie mikroflory jelitowej. Drugi produkt to jest Aloe Plus Chlorophyll Star i kolejny produkt z Gochi Juice Star. To są produkty, które mają działanie przeciwzapalne, będą łagodziły stany zapalne błon śluzowej, będą łagodziły te podrażnienia, będą goiły, ale też mają właściwości odżywcze i właściwości wspomagające odporność. Umieściłam tutaj również Mineral Star w tym celu, żeby uzupełnić przede wszystkim wartość mikroelementów w diecie. Wartość, no tak, no może być takie słowo. I co tu jeszcze mamy? I mamy tu witamina D3, to już wszyscy wiemy z jakich względów, czyli wiadomo, żeby właściwie wspomóc układ szkieletowy i żeby wspomóc odporność i ta funkcja hormonalna, jeżeli chodzi o metabolity witaminy C i omega extra star, tym razem już omega w czystej formie, które jak widzicie może taka osoba przyjmować dwa razy dziennie po jednej kapsułce. Dobrze, to była anoreksja i restrykcyjna i bulimiczna, a teraz mamy artretyzm, nazwa bardzo podobna do następnej choroby, którą będę omawiała, do artrozy. To się wszystko może mylić, ale jak mówimy czy wymieniamy synonimy tych nazw, to wszystko robi się w zasadzie już jasne. Czyli artretyzm, inaczej to jest dna moczanowa albo choroba, którą nazywamy podagrą. Jest to choroba, która dotyczy przede wszystkim tego, co się dzieje z kwasem moczowym. Choroba nie ma podłoża zapalnego, a zapalenie, które się pojawia, jest wywołane nagromadzeniem się kryształów kwasu moczowego, który odkłada się w stawach, w takich warunkach fizjologicznych. Rozpuszczony we krwi kwas moczowy, moi drodzy, jest wydalany przez nerki, ale jeśli organizm produkuje go zbyt wiele, albo nerki nie są w stanie go po prostu usunąć, ten kwas moczowy w postaci tak zwanych moczanów, on się osadza w stawach, no i wywołuje tą reakcję zapalną. Oczywiście jest to reakcja ze strony układu odporności. Skąd ta nazwa podagra? Już Państwu wyjaśniam. Najczęstszym objawem dny moczanowej jest taki bardzo ostry, nagły, często nocny ból, zaczerwienienie i obrzęk palucha, czyli tego dużego palca u nogi. I chociaż ta dna moczanowa może obejmować również inne stawy, pojawić się w stawie kolanowym, łokciowym, nadgarstku, czy powiedzmy w stawach palców dłoni,
to w zasadzie nazwa podagra jest tylko i wyłącznie zarezerwowana i odnosi się do tego umiejscowienia choroby, jeżeli chodzi o palucha, czyli podagra dotyczy tylko dny palucha, nie innych stawów, bo inne nazywają, mają też swoje nazwy. To nie jest tak dokładnie na tyle ważne, natomiast ważne jest to, że jest to choroba, która częściowo jest uwarunkowana genetycznie. To jest taki błąd, który powoduje, że produkty rozpadu białek roślinnych czy zwierzęcych, one tam nazywają się pury, one się nie rozkładają, one się po prostu gromadzą. Natomiast właśnie, i tutaj już w zasadzie wyjaśniłam część tego, co chciałam powiedzieć, że w zasadzie, powiedziałam, jest w zasadzie uwarunkowana genetycznie, ale do jej rozwoju przyczynia się dieta bogato-białkowa. I bogato-białkowa to nie tylko, słuchajcie, mięsko i produkty zwierzęce, ale również białko roślin, takie jak na przykład warzywa strączkowe, ale również to, co nie jest mięsem zwierzęcym, a na przykład no, ryby, też będą się tutaj klasyfikowały w tej grupie. W każdym razie każdy z produktów, które zjadamy na co dzień, on ma określoną, można przeliczyć na określoną ilość, jak gdyby na ilość tych posiadanych puryn, o tak nazwijmy. Dlatego, tak mówię, dieta jest tutaj niezmiernie ważna, a poza tym, co jest ważne, no suplementy, które będą miały działanie przeciwzapalne, będą miały działanie moczopędne, bo ten kwas musi być usuwany przez nerki, no i co? I jeszcze działanie odkwaszające. I jakie możemy tutaj produkty polecić? Jako pierwszy mamy Anatomax Star, który działa przeciwzapalnie, właśnie przeciwbólowo, przeciwgorączkowo. On działa bardzo podobnie do leków tych farmakologicznych, które stosujemy, aby ten sam efekt uzyskać. Zawiera organiczną siarkę, a siarka jest po prostu składnikiem płynu stawowego, więc będzie po prostu jak gdyby produkcja tej mazi następowała cały czas. Kolejny produkt to jest produkt, który ten właśnie enzym, o którym mówiłam wcześniej, czy Enzyme Star. Ten produkt, słuchajcie, nie regeneruje chrząstki, natomiast on przede wszystkim reguluje procesy zapalne, poprawia ukrwienie i zaopatrzenie stawów w substancje odżywcze. Tutaj jest i bromelaina z ananasa, i papaina z papai, i wiele innych enzymów, tu w sumie chyba 14 tych enzymów, o ile pamiętam. One działają przeciwzapalnie i przede wszystkim dzięki temu produktowi możemy zmniejszyć ilość przyjmowanych na właśnie tych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. To jest niezwykle ważne, czyli nie regenerują chrząstki, ale działają silnie przeciwzapalnie i mogą ograniczać właśnie potrzebę zażywania innych leków. Trzecim produktem jest Barley Star. Ten produkt zawiera kiełki jęczmienia, albo skiełkowane i sproszkowane, raczej sproszkowane kiełki jęczmienia, działa odkwaszająco, detoksykacyjnie, działa też moczopędnie. Te składniki tego produktu, czyli te same kiełki, bo one tu są głównym składnikiem, będą wspomagały funkcję przewodu pokarmowego, ale też, moi drodzy, i pracę nerek, które usuwają nam ten kwas moczowy, ale również i pracę wątroby. To jest niezwykle istotne, ponieważ przemiany puryn właśnie mają miejsce w wątrobie, czyli niezwykle istotny produkt. Kolejny to jest Apple Vinegar Star, czyli jest to ocet jabłkowy w kapsułkach, zawiera właśnie między innymi w tym occie jabłkowym jest kwas jabłkowy, który eliminuje złogi kwasu moczowego, a przy tym przywraca taką równowagę kwasowo-zasadową, ma właściwości również przeciwzapalne. Bardzo dobrze sprawdzi się w tej właśnie kuracji. Mamy witaminę C, witamin C plus Star, to jest ta witamina C z flawonoidami. Ona również obniża poziom kwasów moczowych, dodatkowo również wzmacnia odporność. No i mamy, słuchajcie, taki produkt w małej buteleczce, to jest taki w formie słodkiego syropu, jest to wyciąg z karczocha, który, moi drodzy,
poza tym, że będzie usprawniał metabolizm całego organizmu, będzie łagodził objawy bólu brzucha, jakichś zdęć, nudności, to ma też działanie żółciopenne i moczopenne. I również, słuchajcie, usuwa złogi kwasu moczowego przez nerki. I ostatni produkt, Cleanser Star, to jest taki produkt wieloskładnikowy. Tu jest mnóstwo składników, które wspomagają i metabolizm układu, właśnie mogę powiedzieć, układu pokarmowego, bo tutaj wchodzi również w to mechanizm metabolizmu wątroby, czyli również i ten produkt. I mamy wreszcie, słuchajcie, moi drodzy, ostatni produkt, to jest artroza, to ten, o czym mówiłam. Nie, już pomyliło mi się, przepraszam. Ja już omówiłam te wszystkie choroby układu sercowo-naczyniowego. To mamy teraz tylko układu ruchu lecą, czyli artroza. Artroza jest synonim artrozy, to zwyrodnienie stawów i są, moi drodzy, trzy rzeczy dotyczące tej artrozy, które trzeba zapamiętać. Po pierwsze, zwyrodnienie stawów to choroba, która ma charakter postępujący i tutaj takim najważniejszym czynnikiem jest wiek, ale ta choroba nie ma podłoża, moi drodzy, zapalnego. Po drugie, dotyczy ona głównie osób starszych, ale z powodu na przykład nadwagi, wad postawy czy urazu może też ujawnić się u osób w młodszym wieku. I po trzecie, jest to choroba, która dotyczy wyłącznie stawów. Powtórzę raz jeszcze, wyłącznie stawów, głównie tkanki chrzęstnej, szklistej, włóknistej, właśnie tej, która znajduje się w stawie i objawia się przede wszystkim bólami, czasami takim trzeszczeniem stawów, strzelaniem w tych stawach, ale przede wszystkim sztywnością taką poranną i ograniczeniem zakresu ruchu. Często też pojawiają się deformacje kostne. I obecnie istnieje tendencja, by, moi drodzy, w chorobie zwyrodnieniowej stosować suplementy wieloskładnikowe, złożone z dwóch lub więcej naturalnych tych wszystkich składników, których składa się chrząstka stawowa. Dzięki takim połączeniom na pewno zyskamy lepsze efekty, możemy lepsze i szybsze efekty, możemy złagodzić ból, możemy zmniejszyć obrzęd tych tkanek okołostawowych, okalających stawy, które reagują tym właśnie takim obrzękiem czy bólem, zaczerwienieniem. Możemy zwiększyć właśnie ich ruchomość, czy przede wszystkim jak gdyby stabilizować szerokość szpary stawowej, bo ta się po prostu w tej chorobie, w tych zwyrodnieniach stawów po prostu zmniejsza. Najczęściej zaleca się produkty, które zawierają w swoim składzie siarczan glukosaminy i chondroidyny. Te związki są prekursorami z kolei tych, które stanowią konstrukcję nośną dla kolagenu typu drugiego, a ten z kolei kolagen drugi jest takim rodzajem rusztowania dla chrząstki stawowej. Przede wszystkim to, co warto zapamiętać, te produkty regenerują te ubytki chrząstki, pobudzają produkcję mazi stawowej. One uwalniają nas od bólu, likwidują zaczerwienienie i stan zapalny. I ja Wam przygotowałam takie dwa dosyć proste zestawy. Oczywiście kombinacji może być znacznie więcej, ale przestajmy na tych dwóch, bo jak wiem, że jak jest duży wybór, to nie ma żadnego wyboru. I pierwszy zestaw tworzą produkty Joint Activity Star. Do tego mamy Joint Mobility Star. Dołożyłam tutaj kurkumę, czyli kurkumę to jest wyciąg z ostryża długiego, kurkuma longa, tak się produkt nazywa, ponieważ kurkuma ma wiele funkcji, między innymi żółciopedną, żółciotwórczą, hepatoochronną, ale jedną z jej zadań jest przede wszystkim redukcja bólu i poprawa funkcji stawowych. I tutaj rzeczywiście sprawdza się ona, muszę to raz powtórzyć jeszcze, tak samo skuteczne jak
środki przeciwbólowe. I dołożyłam jeszcze witaminy C, ponieważ w tych produktach tej witaminy nie ma, a jest ona niezbędna, bo ponieważ bez witaminy C kolagen po prostu nie dojrzewa, a poza tym witamina C ułatwia wchłanianie tej chondroityny i glukosaminy. I właśnie to, co już mówiłam, współuczestniczy w biosyntezie kolagenu. A drugi zestaw to produkt CartiLarge. Tego produktu nie muszę rekomendować nikomu. Jest to produkt o bardzo szerokim spektrum działania, jeżeli chodzi o funkcję układu ruchu. I jeżeli ten produkt wybierzecie, to w nim w zasadzie jest wszystko, czego te stawy potrzebują, żeby były sprawne. Ale jeżeli ten produkt wybierzecie, to jeżeli chodzi o program, to trzeba go uzupełnić, a mianowicie dodać produkt omega-3, bo w tym produkcie CartiLarge go nie ma. Ja dołożyłam tutaj witaminę C, bo jest jej zbyt mało i jako produkt dodatkowy dodałam Ginger Star, czyli jest to, moi drodzy, produkt, który zawiera imbir o właściwościach przeciwzapalnych, o właściwościach antyagregacyjnych. Wyobraźcie sobie, że te właściwości są silniejsze nawet niż aspiryna, ale w przypadku zapalenia stawu będą tak działać jak aspiryna. Produkt ten może zapobiegać przede wszystkim tym obrzękom około tkanek okołostawowych, no i łagodzić ból. I łagodzić ból, czy zapobiegać degeneracjom tych chrząstek kostno-stawowych. I moi drodzy, to na dzisiaj już koniec. Ja zmieściłam się, no troszkę przekroczyłam, troszkę 10 minut za długo mówiłam, ale pomyślałam, że to jest taka stała ilość produktów, które będziemy omawiać i może troszkę mniej tych treści do omawiania, a więcej pokazywania, no nie wiem. W każdym razie na dzisiaj to już koniec, moi drodzy. Następny webinar będzie w marcu. Ja Wam bardzo dziękuję za uczestnictwo w spotkaniu. No i co, żegnam się z Wami i życzę wszystkim dobrej nocy.